Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś, drodzy Państwo, o tym, jak Łukaszenka ośmieszył Kaczyńskiego, Morawieckiego, dudę, całą tą pisowską bandę. Dziś z rana internauci poinformowali polskie wojsko, polskich polityków, że dwa śmigłowce naruszyły białoruskie naruszyły polską przestrzeń powietrzną, wyleciały sobie po prostu do Białowieży. Rano Ministerstwo Obrony Narodowej zaprzeczało, twierdzono, że było widać te śmigłowce dosyć blisko, były to śmigłowce ich zdaniem, które oczywiście należały do strony białoruskiej, ale miały nie przekroczyć granicy. Polskiej. Tymczasem e, internauta e, z portalu służby i obywatel.pl e, no, po raz kolejny pokazał, że Ministerstwo Obrony Narodowej kłamie. E, podał, że e, geolokalizacja zdjęcia e, udała się i przelot miał Białoruski miał miejsce. MI-24 helikopter miał sporo tak zwanej optoelektroniki, który po prostu gromadził, przetwarzał po prostu informacje. Miał też osłonę MI-8. Krótko mówiąc, dokonał rekonesansu po polskiej stronie granicy. Ośmieszając Polskę w sposób e, straszny. E, to jest, drodzy Państwo, jedna z konsekwencji tego, kto nami dziś rządzi. E, tutaj porażające są dwie rzeczy. To, że mieszkańcy Białowieży informowali wojsko. Że doszło do przekroczenia polskiej granicy. Dwa, To, że Ministerstwo Obrony Narodowej zaprzeczało. Tego typu rzeczy po prostu są porażające. To, że mogą sobie obce helikoptery. Wlatywać do Polski, wojskowe, robić co im się żywnie podoba, a strona polska, poinformowana przez obywateli, zaprzecza. Mamy tak naprawdę dziurawą granicę. Jak napisał Roman Giertek, mecenas Roman Giertek na swoim Twitterze. Tak więc no, mieliśmy w sieć na wybory rację. Sieć na wybory. To jest taka, taki ruch społeczny, który stworzył mecenas Roman Giertych, którego celem jest właśnie informowanie społeczeństwa na pośredni, za pośrednictwem Twittera, ale też i Facebooka, YouTube'a, innych. No, na Twittery są najbardziej widoczni, najbardziej tutaj się przebijają. Teraz, dzięki sieci na wybory, Polacy dowiedzieli się tego, że białoruskie. Śmigłowce wlatują sobie, a MON, Ministerstwo Obrony Narodowej, kłamie. Cytuję dalej mecenasa Giertycha. Ukrywali fakty, żeby nie kompromitować błaszczaka. Błaszczaka, czyli ministra obrony narodowej. Do niedawna typowanego na następcę Jarosława Kaczyńskiego. Dalej mecenas Giertych. Czyli Etiopka, mieszkańca Etiopii, mieszkańca Etiopii, do Białowieży nie wejdzie, bo dzielne wojsko ją zatrzyma. Ale helikoptery wojskowe wrogiego nam kraju mogło sobie swobodnie latać. To jest kłam, to jest hańba. No i oczywiście dziennikarz Gazety Wyborczy, Bartosz Wieliński. No i po co było ściemniać do ministra Błaszczaka? To jest to, co teraz się dzieje. Drodzy Państwo, to jest właśnie dowód na to, jak się źle kończy, jak się przekłada dyktatura na bezpieczeństwo, na zamożność, na życie ludzi. Dlaczego? Dlatego, że Dyktatura, taka, która jest jeszcze w budowie, ona zabija kryterium merytorycznego doboru kadr. Zaczyna się dobieranie kadr pod względem towarzyskim, pod względem wpływów, a nie pod względem tego, ile kto jest wart, ile umie. Dlatego zaczynają nam zajmować stanowiska ludzie, którzy się do pewnych rzeczy nie nadają. Po prostu na tym polega właśnie główna wada dyktatury systemów autorytarnych. Dlatego demokracja jest lepsza. Demokracja po prostu wymusza ocenę i rotację kadr. Jak to jest możliwe, że potrzebowaliśmy ośmiu godzin, żeby służby podległe MONU Przyznały do tego, że doszło do naruszenia polskiej granicy. I że rację mieli mieszkańcy Białowieży, a nie Mon. Komunikat brzmi: Po przedstawieniu przez dowódców i szefów służb wniosku z analizy sytuacji ustalono, że dzisiaj, 1 sierpnia 2023 roku, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy. Wcześniej, Ci sami ludzie twierdzili w MON, że to właśnie było szkolenie, że strona Białoruska informowała Polską i że do niczego nie doszło, że było po prostu bardzo blisko granicy. I teraz to jest ważna rzecz. Tego typu przekroczenia tak głębokiego, to jest 3 do 5 kilometrów w polskiej strefie granicznej, nie można zrobić przypadkowo. To jest takie pokazanie. E, e, polskiej stronie. Niestety nie tylko pisowcom. Pod hasłem jesteście cięcy, jesteście słabi, nie jesteście w stanie się przed nami obronić. E... Przypomnę, komunikat dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych rano brzmiał. Polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. No i teraz. Szanowni Państwo, no co, co, ja, jak, jak to można tylko skomentować? No, no jest źle, i jeżeli będą nadal rządzić w Polsce ludzie, którzy są niekompetentni, ludzie, którzy e, e, są dobierani według kryteriów partyjnych, nie według e, kryteriów merytorycznych, to będzie jeszcze gorzej. Przypomnę, i to jest ważne, żeby Państwo pamiętali, że brak tych merytorycznych cech władzy, skutkował jednymi z największych na świecie, i największymi, jeżeli chodzi o państwa rozwinięte, stratami e, śmiercionością, jeżeli chodzi o śmierci ludzi e, w zakresie zwalczania epidemii koronawirusa. Czyli e, to się w taki sposób się po prostu płaci za jakość rządów, za to, że się wybiera populistów, za to, że się wybiera ludzi, którzy nie mają żadnej wiedzy na temat tego, czym się zajmują. Szanowni Państwo, zobaczymy, czy ktoś zapłaci głową za te kilkanaście godzin kompromitacji Polski. Kompromitacji. Oczywiście, tak naprawdę w prawdziwym, merytorycznym kraju za coś takiego przede wszystkim nie chodzi o to, że doszło do naruszenia granicy w przestrzeni polskiej, bo to może się zawsze zdarzyć, ale chodzi o to, jak długo zajęło. Im przyznanie się do błędu. Prawda jest trochę taka, że gdyby nie zdjęcia, które zostały zrobione przez internautów, gdyby nie sieć na wybory mecenasa Romana Giertycha, który, jak, który to rozprowadził po internecie, to oni by się wszystkiego wyparli. Ja jeszcze rozmawiałem po południu z ludźmi i byli święcie przekonani. Mówię teraz o poważnych ludziach, którzy wierzyli w to, że jeszcze. Nie jest możliwe kłamanie na taką skalę. I to jest, drodzy Państwo, naprawdę bardzo smutna wiadomość. No, oczywiście, PiS już ogłosił, że będzie zwiększenie tam ludzi na granicy. Szanowni Państwo, po prostu żenada, wstyd, albo jak powiedział mecenas Roman Giertych, hańba. E, szanowni Państwo, e, pozwolę sobie polecić historię na weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. E, Tajny zaborca Polski to jest o Holandii, jest o gladiatorkach na arenie, że za rządów Nerona na scenach walczyły żony, matki i panny. Jest o tym też w Dumerze, że prawdziwe dzieje e, z Moka Wawelskiego. No, że, że ta legenda powstała tak naprawdę, dlatego że przy niej przywieziono artefakty z wypraw do z Krucjat, z wypraw do Ziemi Świętej. Jest też o tym, jak Polacy sobie radzili przed wojną, nie mając emerytur. I chyba najbardziej taki przyciągający uwagę tekst w numerze o tym, że o ślubie zwłok SSMana, Franza Kuczery, kata Warszawy z jego narzeczoną. Kuczera został zabity zgodnie z wyrokiem polskiego sądu za zbrodnie popełnione na Polakach. No i te zwłoki poślubiły 1 lutego, czy po 1 lutego, 1 lutego 1944 Kuczera został stracony przez pluton egzekucyjny Armii Krajowej zgodnie z wyrokiem właśnie sądu za zbrodnie popełnione na Polakach. To była naprawdę poważna impreza prowadzona przez samego Heinricha Himmlera. Więc historia na weekend, drodzy Państwo, bardzo mocny materiał. Jest też tutaj w środku dużo innych ciekawych rzeczy, trochę o wstydliwej przeszłości nazistowskiej władz powojennych Niemiec, ale także o wojnie kuchennej mocarstw, o tym, że amerykańskie zmywarki, pralki, odkurzacze doprowadzały przywódców sowieckich do fur, szczególnie. Nikita Chruszczowa. Szanowni Państwo, polecam historię na weekend w dobrych kioskach. A ja jeszcze zapraszam na 224.pl, czyli na portal, którego jestem redaktorem na czele. Tam jest lista jednej z największych afer pisowskich. Szanowni Państwo, do zobaczenia.